Rok 45. Wielka Godzilla atakuje wojsko polskie. Nikt nie ma szans. Pokonała helikopter bojowy w poszukiwaniu życiodajnej sałaty. Wszystko zeżre, co na jej drodze. Wszystko. Niestraszny jej helikopter, samolot, nic. Godzilla niszczy wszystko, co na jej drodze. Szuka, węszy, idzie dalej. To jest pożeracz sałaty. Ludzie, ewakuujcie się. Ewakuacja, ludzie. Niestraszny jej czołg pancerny, uzbrojony w miny. Dla sałaty zrobi wszystko. Ludzie boją się. Nie wiedzą, co ich może spotkać z ręki bestii Godzilli Niuńka IV. Potwór we własnej osobie. Węszy. Przystępuje do ataków. A gdzie są ludzie? Brońcie! Brońcie, dobytku! To jest potwór. Wszystko zeżre. Atak! Atakuj! O, zbliża się! Zbliża! Potwór! Wraca. Wraca na miejsce zbrodni. Patrzy, wącha. Nie żyje. Nie ma. Dostrzegła. Yeah. Rzuciła się. Nic jej nie straszne. Nic. Opancerzony wóz bojowy jest prawie w rozpadzie. Ale nagle przybywa żołnierz Darek, który będzie wyzwalał. Spróbuj, żołnierzu, może sałatą go zwabisz i wyprowadzisz z tego miasta. On niszczy wszystko. Nie pozwól na to, żołnierzu Darku. Uważaj, bo ona rzuci się na ciebie, wstrętna bestia. Z czerwonymi ślepiami przewaliła wszystko. Wyprowadzona została z miasta. Już żołnierzom nic nie grozi. Potwór ujarzmiony. Żołnierz Darek dostanie odznaczenie państwowe za pomoc i za uratowanie miasta. Andrzej Duda przyzna mu medal. I Kaczyński i Tusk też.